El Primadonna con Polonia, krzyknął włoski speaker, kiedy na Alte Czernik po raz siódmy w życiu wspinała się Justyna Kowalczyk. Polka wygrała Tour de Ski, jedną z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez w sezonie, po raz czwarty z rzędu. Okupiła to wielkim bólem, wielkim cierpieniem, bo ta wspinaczka jest rzeczywiście mordercza, a te trzy, prawie cztery ostatnie kilometry to jedno wielkie czołganie. Ale ludzie lubią zobaczyć wysiłek, bo w telewizji zawody i pobieg finałowy na Alpe Czernik oglądają miliony w całej Europie, przede wszystkim w Polsce, no i Skandynawii, gdzie Norwegowie i norweskie biegaczki wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tej imprezie. Justyna jest na razie niepokonana. Justyna ten tur właściwie przebiegła samotnie. Oprócz etapu sprinterskiego w Almister, pozostałych była na trasie sama i musiała rywalizować samą sobą, z własnym bólem. Znowu jest najlepsza na Alpe Czernik. Znowu wygrała Tour de Ski. Ja myślę, że to jest także rozstrzygnięta sprawa Pucharu Świata. Polka dostała kilka, zarobiła ponad 600 punktów w tym turze i jest zdecydowaną liderką Pucharu Świata. Marit Bjergen już jej nie dogoni, a pozostałe rywalki, co widzieliśmy na Tour de Ski, biegają w zupełnie innej lidze i jest to zupełnie inna półka niż polska prima donna z Kasiny Wielkiej.